Jeżeli materiał Ci się spodobał, to z pełnej S-y daj suba, łapę w górę, dzwonek powiadomień, żeby być na bieżąco. No i oczywiście wbij też na G2, po mega kozackie promki na gierki, link oczywiście w opisie. Pozdro! Będzie mówił cały czas challenge, mów cały czas challenge, ale kozak odcinek. Mów cały czas challenge, ale nie drzyj się też challenge. Zamknij, albo znaczy odetkaj łeb, chciałem powiedzieć. Nie, chciałem powiedzieć, na zamknij łeb, ale w drugą stronę i powiedziałem odetkaj łeb. Jak chciałeś powiedzieć jeszcze raz? Zamknij łeb, ale tak w drugą stronę, że nie zamknij, tylko drzwi mordę, o. Mów więcej. No mów więcej, no ja będę mówić cały czas, będę ci wtórował i przerywał. Co robi? Jak ty mi zawsze gnoju. Tur to chłopie, stajnie może stać. Czasami to, na przykład jak siedzimy na tym teście, a ty zaczynam opowiadać, a Sylu wraca do jakiegoś tematu dosłownie z tak, 3 minut. Tak, ale to ja mam zawsze. Takie, że ja tak już jestem gdzieś na początku i tak, Ale bym zjadł czekoladę. O właśnie, jak ktoś coś mówię coś, ale bym teraz coś zrobił, nie wiem, zjadłbym, poszedł się wystrać, czekoladę. Nie wiem. Czekoladę bym zjadł, ta bąbelkowa jest super, jaką lubicie? No najlepsza jest ta bąbelkowa, albo jogurtowe też są, tylko trochę za słodkie. Ta bąbelkowa już kiedyś była, tylko oni chyba, nie wiem, przestali? A dalej jest. A jest bąbelkowa, okay, biała, chłopie, że to dobra. No, to jest ewidentnie. Byłem wam, że szef totalny. Jest najgorzej to zrobiłem. O, automatic, golfem. Aha. Ale się za chwilę bogaty by wypił coś, czy... To się trochę boję. Za bardzo poczułem automatika chyba przed chwilą. To nie jest taki do końca automatik, trzeba szanować tego automatika. Trzeba szanować. Ale wysrało chłopa, ty. Wysrało mnie, no. A nas też tutaj może wysrać, bo... Nie. O nie, pomyliła mi się AD klawisze. Pomyliły mi się. Orela jasna. O, a teraz jest automatik bardziej. Trudne to było. A masz checkpoint? Mam. Tak, był checkpoint, tak. To był checkpoint? Tak, to są checkpointy, tak. Dobra, nie zauważyłem. Dobra, zrobione. Dobra, nice. Dobra. Sypaj, wariacie, ty. Dobra, nie poddawaj się. Do dziury. Ole, rura z niej. Bez kitu. Bo tam Sylo. Tak? A co ja w dziurze robię? Aha, siedzisz. Ty powinieneś widzieć lepiej. Tam ja akurat nie była jeszcze. Wiemy Sylo akurat, co tutaj. Ale to wczoraj mówiliśmy, to szybko pójdzie. O Jezu! Pójdzie szybciutko. Nie, no co wy tutaj mówicie za głupoty? Będzie becikowe czy wesele? Co? O czym oni mówią ty? No tak się przyznę. Ja nie wiem Sylo. Panowie, ja się dopiero przeprowadziłem tutaj do stolicy, a wy mnie już sypujecie w jakieś gówno. Dopiero się nie przeprowadziłeś. Pragnę tylko powiedzieć, że to nie jest tak jak nagrywaliśmy 6 lat temu, tylko masz 26 lat już. No i co? Tak ci tylko przypominam. A co mam wiek do czego? 20 dopiero. Ja pamiętam to jak czuję, jak Ogaty do mnie tak mówię, że ja mam 25 lat, a Ogaty ile ty masz lat? Co? Nie, już no, takim gówniakiem niedawno jeszcze byłeś, nagrywałeś w pokoju z łóżku i no to samo wiem. No tak, ale ja Byku, ale ja też pamiętam jak... Przecież ty jeszcze sam niedawno gdzieś księdza udawał przecież na filmach nawet, na cutscenkę. Ja przecież tak, ja szkołę dopiero skończyłem, maturkę napisałem i dopiero zaczynam studiować. Ja nie napisałem. Więc jestem wiecznie młody. Markę z niej, czy widziałeś? Nie. Dosłownie cały był zatrzymany w samochodzie. Ale głupoty gadacie, panowie. No i co, że 26 lat, no i co? No, nic, tak tylko się przypominam. To jeszcze dychę masz lekko. Słuchaj, moja dziewczyna bardzo, bardzo ceni to, że jestem tą osobą, która pamięta i przypomina. Także tak ci tylko chciałem przypomnieć, wiesz, to z dobrej woli, niczego złego. Ale to o czym? No, tym i o tamtym. Chłopie, to jeszcze z 10 lat mam lekko. Zapasu, gorzej z Hogatym. Ile? Ile masz zapasu? Ja mam z 10 lat zapasu. Nie, no za 10 lat masz 36. Dużo. No i co? On ma giga dużo. Fak, jedno zatrzymanie się tym samochodzikiem. Zapytaj Hoga tego. Nie, czy tam zdecydowało. Ile za 10 lat będzie miał? Oj. Jedno zatrzymanie się na tym zakręcie. On będzie tylko rok starszy tak naprawdę od ciebie. Myślałem, że normalnie przejdzie. Dobra, ale jestem mentalnie młodszy o 20 lat, więc to się liczy trochę. On się do zera zatrzymał mi. A ty... poka dupę. Ha, wygrałem. Tak zrobię. Szybciej. Matting. Co? Matting. Szybki. Ja speedrunuję. Sylo leci przez życie na speedrunie no, takim. Tak, nie, ja mam tak, że ja sobie odpoczywam, tak taka rakieta. To, że on jak gra w gry, to on robi to w bardzo niefajny sposób, nie? Nagle rakieta, cimci, rimci, tak, sprawy, no, ale no właśnie, ale mówię, no Sylo będzie tak samo, będzie jak w grami, nie? On będzie po prostu skipował wszystko. Poleciał. Co masz tym,
co masz z tym gadać, nie skipował całe dialogi. Po prostu od razu nie przychodził do questa. Ty, najgorzej jest, że powiedział, żeby w Gothica kiedyś pograł, nie? No. On będzie skipował dialogi. No ale no tak jak ja. No ale ty znasz je. No ja je znam na pamięć. Ja też. A on nie. Znam, tylko już nie pamiętam. Stylo będzie, ale Stylo nawet nie zrobi żadnego sidequesta, on będzie jeszcze cały czas prosto, póki go będą... No tak. To byłoby najgorsze granie w Gothicach. A ty myślisz, że jak ja będę grał? Tak. Tak, myślisz, że jak ja będę grał? Co ty gościa? Ej, ale bez kity, to jest takie... Gra. To jest takie... Tak, będziemy tak robić, najgorsze tak, no granie w Gothicach, ale chciałbym to tak zobaczyć i tak. No, tak. Ale nie, on będzie, się tak podoba, on, tak będzie, on tak będzie grał taki hojrak, póki na przykład będzie, nie będzie musiał pokazać pierwszego orka własnymi tak, siłami. Tak, tak, nie, źle se grę zasejwuję i mnie się zdenerwuje z autosejwa, wczytam i się odechce grać. Nie, nie, to nie jest takie proste. Ojoj, koła się odrywają, uważajcie tutaj. Ale to tak ma być, wiesz? Ale ładny wyścig tak swoją drogą. O, w dupę. Ty, ale tutaj można się sprankować. Ale tu będzie miniaturka. Oj, będzie, oj, tak, tak, byczku, plus jeden. O, tu jest semi-automatik, taki bym powiedział, że no. O, czyż. Coś wyleciał chyba. Tak, co to się wydarzyło? Syla wyleciał, tak. Ojej, ale ładnie. Nie gadaj, że to wszystko od nowa trzeba przejechać. Dokładnie. Ramy boskie, święte. No gówno w dupie, no. Ej, semi-automatik i Syla już nie bryluje, tak, nie? Tak, Syla już nie bryluje. Mów mądre słowa, nie jakieś takie dziwne. Bryluje? Zwykłe słowo powiedziałem, bryluje, no. Można powiedzieć, że już sążnie bryluje. Tak, o jest, nie, nie, to, nie, to, nie, to, nie, to, nie, zamki mordę jeden z drugim, inteligent, bo już nie mogę znieść, no. Rozumiem, są, nie rozumiem, no. Można powiedzieć, że mój kapitał, można powiedzieć, że mój kapitał wewnętrznych prostych słów się wyczerpał, w związku z tym już tak nie kapitał. Tak. Gdzie to słowo kapitał nawet? Ja wiem, co to jest. No tak, ale... No tak, ale to jest, chodzi o to, wiesz, że użyte w takiej kombinacji, on nie spotkał się nigdy z czymś takim. A tam Stylo, oj, piana leci. Pryska? Nie, mnie skręciła w środku, ale gówno się odwaliło tutaj w tym momencie. Kto cię skręcił? Kto cię skręcił w środku? Samochód mi skręcił w lewo, aż twojego gadania tutaj. Co? Jestem z tyłu za tobą. Kapitał się zbrylował. No tak. Albo mnie wyrzuciło. Jezus Maria, Stylo, w ogóle połączyłeś trzy różne wypowiedzi, to nie tak szło. Nie tak szło. W mojej głowie to poszło tak akurat, więc... Wiemy, Stylo, że tak w twojej głowie poszło. No i dlatego zwróciło tak, no. No, plus jeden. Jeszcze sążnie kapitał się wyczerpał, można powiedzieć, a? Rurka, widzisz, Stylo, jaki... Wyczerpie to się za chwilę, nie wiem. Wylował umiejętności rozumienia Styla. Tak. Moja moc tutaj. Oj, tak, tak. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Czekaj, bo czekaj, mecenas teraz języka polskiego się odzywa. Momencik, chwileczkę. No, tragedia. Tragedia, widzę, bo podjaśnijcie w komentarzach. Słowo, dlaczego takie trudnego słowa używasz? Jakiego? Tragedia. No trudne słowo, tragedia. No, nie, to akurat proste słowo jest. No, w twoim słowniku tragedia to jest wubu-dubu. No co mówić, padaka czy masakra? No, nie wiemy właśnie. Albo, ale gówno. No, gówno, to jest twoje, to jest twoje. Tragedia to jest właśnie, ale gówno. Także twój kapitał również się już powoli wyczerpuje. No, ty kapitał jest i to stabilny aktualnie. No, wiemy, Stylo, wiemy. No, o, siema, Stylo, pa, Stylo. A może i nie jest stabilny. Kapitał zakładowy? Nie wiem jeszcze. Kapitał zakładowy? O, Jezus. Pyk. No, ale źle, niedobrze. Kapitał smrodowy taki ten. Tak, do smrodowa. To taki dokładnie. A, do smroda. Do boli głowa. Bo w ogóle co się dzieje z magicznymi? Mają live, dzisiaj byłem. Byłem dzisiaj na live, tak. Co wy gadacie? Polska rodzinka. Tak się nazywa ten kanał. Tak. Polska rodzinka? Tam, no nic, no to zawsze, tylko siedzi po prostu bez jakichś większych dymów, bo chyba już nie za bardzo może. Tak, ale byłem przez chwilę tylko... No to nuda teraz już jest. No ta już trochę, no zawiewa. A Jacenty jest? Jacenty jest. Ty, a myślicie, że na przykład 20 gala? Jaka 20 gala? No, dziękuję. On będzie, ale w innej federacji. A, okej. Okay. Fejmie nie będzie. Przecież miał się bić u Neymana chyba, czy gdzieś. No ale to mówimy o poważnych tych, nie? Chyba. No, to poważny człowiek. Na razie mamy dwie poważne. No, High League i Fame. No, High League mocny. Mocny konkurent. No, po prostu konkurent będzie. No i tak, kaskę mają. Dobra, zrobione. Nare. Tylko Rally.
Szósta z dziewięciu łap. Rally. O, wróciłem z kamerką. Od razu mówię, że będziemy rozłączać na tym... A ty rozłączasz tylko na teście, czy w prawdziwości też, jak nagrywasz? A, bo to są jako te wyścigi chyba. Czy co ty robi ten smalczyk? To jest jako te nowe chyba wyścigi. Będziemy rozłączać, moi drodzy widzowie, także proszę się na mnie nie denerwować. A to nie było tego kiedyś? Nie, bo to jest na tych nowych tunerskich wyścigach jakby. Ale koksom. Że taka mówię, że to jakoś tej mapy nie kojarzę. O, a Higgs stoi? Tak, ale teraz Lester został jak coś. O ty! Nie no, panowie. Ale się tu wydarzyło teraz w tym wyścigu. Panie. To ja chciałem kasację zrobić, ale nie wyszło. A, bo tu są też po prostu na skróty, no, tak jak na tych wyścigach właśnie. Fajne to jest, podoba się dla mnie. No fajne, no. Ale Coxon, Shepard, mów dużo, póki jeszcze jesteś. No mówię cały czas, staram się. Mów jak najwięcej, wykorzystuj chwilę. Później my będziemy mówić. A jak ciebie rozłączę, to już całkowicie ciebie nie słychać też u ciebie w komputerze, czy tylko na to się? Chyba u niego słychać, tylko TS. Właśnie OBS na sekundę się rozłącza, ale TS jakby... A że ci nie popsuło nagrań, to sobie sprawdź. Dokładnie, mam tylko nadzieję, że ci nagranie dobrze wyjdzie z tego końców. Też mam taką nadzieję. Bo jak coś, ja mam jutro wolne, więc luźno. Spoko. I piątek też, typu jutro wieczora. Wolne, co jest? O, jechałem sobie źle. Oj, tu mnie rozłączyło. Ojojoj, ale w krzaki poleciałem. Ojojojojoj. Shepard już musi jechać pod mikrofon teraz na wyścigę. Ja już nie jest jazda, wiesz. Ja nie mogę jechać pod skrótami, panowie, bo mam za fajnie dużo pojęcie, tylko pod mikrofon musi pojeździć. Zaraz się zrobię jakieś spięcie. Ty, ale to się memik robi jak gucia, 13,5 kakao. No tak, ale tak, akurat wiesz, gucia podałem. Ale mam tak z każdą rzeczą. Kupuję kompa, nie działa przez 2 miesiące. Kupuję ten mikrofon, nie działa. No i bez. Kupujesz kompa, 4 płyty, główna jest zepsute. Ja nawet do jasnej cholery, jak kupowałem tego zakichanego przecież ten mikrofon, to przecież zanim ja go podłączyłem, to przecież to ile? Jeden w drugie. Ta beczunia była taka, że 4 płyty główne dostał zepsute, to jest w ogóle jakaś masakra. Nie, mówię, że właśnie ja mówię, kupiłem przecież ten mikrofon w maju, a ja dopiero go podłączyłem w sierpniu, bo nie było The Bakes'a i tak. No, to jest moje życie też. In the freaking nutshell. Nutshell, no. A ja to na przykład nie wiem. O no, nie. Sylo ma takie, a mi działa. Speedruna, no mam takiego farta, to jest masakra. Całe życie speedrun, no. No tak, to prawda. No. Co chcę, to zawsze tak na farcie później. No. Sylo, czemu tylko mnie? No bo ty jechałeś najbliżej. Każdym razem we mnie. No i bardzo może dobrze. Może wjechać pierwszego? Nie, we mnie, zawsze. Piotrek, ale to nie jest specjalnie. Ja wiem, on to ja robi wiem, specjalnie. Ale ty jesteś jakiś pieprzony magnesem. Brzuty ciągnie do niebieskiego. No chyba tak, do mnie ciągnie Syla, jak zwykle. Nie, jak zwykle. O, to tak niby jak coś, to niby jak coś. To ja teraz, Syla. To teraz Sylo. Dawałem ci takiego jak wersów dla Freeza często. Może po prostu muszę cały czas mówić i mówić, żeby na mnie, nie wiem, jakiś kompresor... Tak, I like it, mówić, mówić, możesz to zrobić. Ja będę teraz gadał jakieś totalne głupoty, nie zwracałeś na to uwagi, albo może nie wiem. Mów największą głupotę, bo ty Bondrego na pewno nie powiesz niczego tutaj, więc coś głupiego możesz akurat powiedzieć. Ja akurat Sylo i ty, Hogaty, nie powinieneś się odsyłać w takich sprawach, także... Tak, psycholog. O gadaniu głupot. No właśnie, dlatego wiem lepiej. Psychologa nie przegadasz, bo mu... Orzechy z zębów wykradasz, ja się nie będę z tą kłócić, bo ty jesteś psychologiem, nie będę z tą rozmawiać. Ale bym czekolady ja zjadł. Ja na argumenty nie będę rozmawiał, bo jest psychologiem. Ja to bym zjadł czekoladę teraz, opak. Dokładnie, uwielbiam ten argument. Nie będę z tobą rozmawiać. To jest mój argument. Nie rozmawiam z tobą. No, skończyła mi się czekolada, mlaka trochę. Nie będę z tobą rozmawiać, bo wiesz co. Nie ma czekolady. Nie ma. Nie mamy czego? Nie ma czekolady, no. Skończyła mi się, ale zjadłbym sobie. Nie, czekolada. Jaką czekoladę najbardziej lubicie? Gorzka 70 JD, na razie, gros. Na razie nie. 70% na razie, Gida. Na razie ja tu na 100 czasami, zależy co powiesz w internecie. No, Sylo, właśnie, wiesz, dlaczego, a nieważne. To jest tak samo jak to wczoraj sytuacja z Hogatem. A ty jaką Shepard lubisz? Uwagę. Nawet nie zaśmiałem w momencie, w którym... Żadnej na razie. Dziękuję. Można powiedzieć, że Milkę kiedyś lubiłem, ale... Ja nie, Milki to takie bąbelkowe, co teraz są, wiesz, jakie są koksem? A Milka kiedyś spokojna. Już stare były. No, znaczy, ale one są dobre. Znaczy, co? O Jezu. Dobra jest, nie stara, zależy jaki termin ważności. Znaczy, wiesz, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że dobra tak. Jest. Zależy jak leży. O, nie rozłączyło. Taka bąbelkowa albo biała, to w ogóle jest taki kokson. Jezus Maria, gadaj przez cały czas non-stop. Tak, i dojechać do mety jeszcze. O, wow, driftem, big, hello.